Wiesz, czym się różni prostytutka od masażysty? Pieniędzmi. Dokładnie. Masażysta zarabia o wiele mniej, ale też używa swojego ciała, żeby sprawić drugiej osobie przyjemność. No niech każdy sobie tam tłumaczy, co jak chce. W każdym razie chodzi mi o to, że często legalne zawody jesteśmy traktowani jak szmaty, jak niewolnicy i co te knury tam się kąpią w basenach, a mogliby raz w basenie zwiecie tam kwasem solnym. Przecież to są idioci. To jest straszne co oni robią, no bo wiecie, jakbym ja wyjebał 7 milionów na karteczki do klasera. Hmm. Na karteczki kurwa do klasera. Hmm. To stara by mnie zajebała, jakby nie byłoby opcji, żebym ja się pokazał w domu. By musiał się wyprowadzić do Częstochowy, najlepsze miejsce na kryjówkę. Ah. O co chodzi, że Tyle balonów z helem by można było nakupować za te 7 milionów. I taśmy, żeby ich, wiecie, owinąć, przykleić i wystrzelić w stratosferę, żeby zobaczyli ogrom swojej głupoty z góry. Bo tutaj na Ziemi totalnie tego nie widzą, co oni robią. To jest, to jest taka zasada, wiecie, co oni robią trzech R. Że jest rozdawnictwo, rozpierdol i rdodruk. Hmm? To jest ten dodruk, dodr, to jest jak w tej maszynie, gdzie się pieniądze dodrukowuje, to tam tak robi i to jest rrdodruk. O co mi chodzi? Że te pensje, oni tylko chcą, żebyś ty myślał, że ją masz, że niby ją masz, a i tak musisz na wszystko wydać, bo to jest trochę tak, jakbyś miał multiple w cabrio. Niby masz cabrio, ale to nadal gówno, elo.